Moderatorem kolejnego panelu będzie pan Sławek Malewski, prezes zarządu Fundacji Altum, zarząd również Polskiej Izby Biznesu. Zapraszamy serdecznie. Wielkie brawa. Panie Sławku, pytanie na rozgrzewkę. Które z tych najnowszych technologii, o których będziemy teraz rozmawiać, tak szczerze, towarzyszą panu na co dzień? Mógłbym powiedzieć, że wszystkie, ale to by oczywiście nie byłaby prawda. Chociaż nie do końca, ponieważ Fundacja Altum, którą zarządzam, którą założyłem i zarządzam, jest od niedawna częścią EDIHA, European Digital Innovation Hub, zlokalizowanego tutaj w Poznaniu. Nasz pan, jeden z panów panelistów, pan dyrektor Cezary Mazurek, reprezentuje lidera tego konsorcjum. No i tam obecne są wszystkie technologie, o których państwo chcielibyście usłyszeć w panelu. Cieszymy się, że nasz moderator korzysta z nowoczesnych technologii. Życzymy dobrej debaty. Dziękuję bardzo. A ja chciałem zaprosić państwa, którzy będą uczestniczyć w naszej debacie. To jest pan Cezariusz Lesisz, prezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Kolejna jest pani Agnieszka Ryniec, reprezentująca Agencję Badań Medycznych. Dzień dobry, zapraszam. Pan Cezary Mazurek, już wspomniany przeze mnie wcześniej, dyrektor Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, afiliowanego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Pan Krzysztof Gorecki, prezes agencji marketingowej InMarketing. Pan Tomasz Piotrowicz, dyrektor Departamentu Programów Rozwojowych w Polskim Funduszu Rozwoju S.A. Kolejny nasz dyskutant to pan Jacek Sommerfeld, dyrektor, teraz żebym nie pomylił nazwy, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. I pan Sebastian Bykowski, prezes zarządu PSMM Monitoring and More. Zapraszamy również na scenę panią prezes Magdalenę Hirscher, zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dobrze powiedziałem nazwę? Od niedawna strefa występuje również pod nazwą, pod marką Polska Strefa Inwestycji. Szanowni państwo, temat zadany nam przez organizatorów, albo właściwie tytuł tego panelu jest sformułowany dosyć prowokacyjnie, powiedziałbym. To jest ucieczka w przód czy droga donikąd. Można by na to spojrzeć z dwóch perspektyw, próbując dokonać jakichś ocen w skali makroekonomicznych, ale nie mamy tutaj w naszym gronie dyskutantów, ekonomistów, przedstawicieli Agencji Badań Gospodarczych, tylko takie instytucje, które bezpośrednio pracują z rynkiem, pracują bezpośrednio z przedsiębiorcami, a więc raczej schodzimy do poziomu ocen w takiej formule ocen mikroekonomicznych czy mikroskali. Tam, gdzie implementacja technologii odbywa się na co dzień albo powinna odbywać się na co dzień. Oczywiście jesteśmy w sytuacji takiej, zapowiadano tutaj przez państwa organizatorów, to zjawisko, z którym mamy do czynienia, które polega na przełomowym znaczeniu technologii w rozwoju gospodarczym. To nie jest oczywiście nic przełomowego, tak byśmy to mogli określić, ponieważ to się już dzieje od wielu, wielu lat. Pewnie pan dyrektor Mazurek, praktyk tego obszaru rozwoju technologii, badań w zakresie rozwoju technologii
we wszystkich tych dziedzinach, które są tutaj przedmiotem naszych zainteresowań, pewnie by potwierdził, że tak jest, że to jest coś, co ma rozwój ciągły od bardzo, bardzo wielu lat. Ale na poziomie firm, na poziomie praktyków gospodarki, te technologie często są rzeczywiście przełomowe. Często decydują o tym, jaką firma zajmuje pozycję na rynku, jak może się rozwijać, jak może ten rynek zdobywać i być może mogą te technologie zdecydować o tym, że to będzie rzeczywiście w historii tej firmy, zastosowanie tych technologii będzie jakimś przełomem. I o to chciałbym Państwa dzisiaj pytać. Mamy tutaj reprezentantów instytucji, które współpracują z biznesem, dostarczając temu biznesowi, tym przedsiębiorcom, dostarczając różnego rodzaju instrumentów wsparcia i to wsparcie dotyczy w dużej mierze właśnie obszaru implementacji, wdrażania rozwiązań technologicznych, rozwiązań w zakresie procesów technologicznych, w zakresie procesów biznesowych w ogóle, w zakresie rozwoju marketingu i wszystkich innych obszarów prowadzenia biznesu, zastosowanie tam technologii. I to wsparcie udzielane jest między innymi przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Panie Prezesie, proszę powiedzieć trochę o tym, jaka jest oferta, bardzo tak ogólnie oczywiście, jaka jest oferta skierowana do firm w tym zakresie. I drugie moje pytanie dotyczy tego, jaka jest odpowiedź z kolei polskiego biznesu, żebyśmy próbowali zmapować trochę to podejście. Czy te firmy traktują nowe technologie jako pewną szansę, może właśnie tą ucieczkę do przodu, o którą pytają nasi organizatorzy, czy może dla niektórych to jest trudne i nie korzystają z tej ścieżki? Dzień dobry Państwu, dziękuję bardzo za zaproszenie na ten panel. Agencja Rozwoju Przemysłu istnieje ponad 32 lata i miała różne okresy swojego rozwoju w życiu gospodarczym naszego kraju i w zasadzie zajmowała się na różnym etapie rozwoju zajmowała różną pozycję. Dzisiaj powoli Agencja Rozwoju Przemysłu zmienia się z agencji, która miała instrumenty finansowe zwykłe do wsparcia i restrukturyzacji przedsiębiorstw, zaczyna być bardziej kreatorem lub kreować trendy, które są prorozwojowe i właściwie i to, co Pan wspomniał, że promuje technologie, które mogą być przełomowe. Nie jest to łatwe zadanie, bo oczywiście w portfelu mamy ponad 70 spółek i one są w bardzo różnej kondycji po naszej transformacji, tutaj w ciągłej transformacji można powiedzieć. I każda z tych spółek potrzebuje indywidualnego podejścia. Natomiast ja się skupię może tak krótko i powiem, że z jednej strony Agencja Rozwoju Przemysłu ma pewną ofertę dla wszystkich przedsiębiorców, czyli na przykład mamy platformę transferu technologii, którą wykorzystujemy do zarejestrowania przedsiębiorców, którzy oferują technologię, a druga część przedsiębiorców poszukuje technologii. Czyli ta platforma jest takim hubem do, powiedzmy, poszukiwania i implementacji technologii dla małych, średnich przedsiębiorstw, czy dużych, to nie ma znaczenia. Drugą formą takiego wsparcia jest sieć otwartych innowacji, która już trwa ponad 5 lat. Są to środki unijne z Ministerstwa Rozwoju, którymi my zarządzamy, proponując i wspierając przedsiębiorstwa, które chcą zakupić pewną technologię, natomiast pomagamy im to sfinansować i monitorujemy, czy środki są właściwie wykonywane. To jest tak najprościej, można by powiedzieć. To są te rzeczy, które są namacalne. Można wejść na naszą stronę internetową i bardzo szybko to sprawdzić. Kolejnym, można powiedzieć, elementem jest wspieranie przedsiębiorstw, które są technologicznie zaawansowane, czyli takie na przykład Kreotek, który jest w technologiach kosmicznych, firmą notowaną na giełdzie warszawskiej. My jesteśmy mniejszościowym akcjonariuszem, ale wspieraliśmy ich w początkowym okresie rozwoju, czyli pierwsze 5-6 lat, kiedy oni potrzebowali po prostu kapitału, myśmy wspierali rozwój Kreoteku. Dzisiaj oczywiście lewarują się na giełdzie, ale dalej potrzebują wsparcia.
Jest następna firma Piap Space, która wyrosła z Instytutu właśnie naukowego i również zajmuje się technologiami kosmicznymi. To jest wejście kapitałowe w spółkę. Natomiast jest jeszcze, można powiedzieć, inny instrument, który oferuje agencja, to są pożyczki. Słynna firma Amono, która opracowała technologię azotku galu, to była technologia, która miała zastąpić krzem. I dzisiaj Instytut Wysokich Ciśnień kupił od syndyka 3 lata temu, to już nie dzisiaj, ale 3 lata temu, kupił od syndyka tą firmę, całą technologię, dokumentację i dalej prowadzi badania wzrostu kryształu, który nie występuje naturalnie, ale ma świetne właściwości i zastąpi prawdopodobnie w wielu dziedzinach krzem jako podstawę, bazę do półprzewodników, do wszelkich zastosowań i wysokoenergetycznych produktach. Instytut Wysokich Ciśnień poprosił nas o pożyczkę na zakup tej technologii i oczywiście zgodziliśmy się i żeśmy pożyczyli i dzisiaj Instytut świetnie sobie radzi, sprzedaje ten azotek galu, produkuje te kryształy i już szuka kolejnej rundy, powiedzmy, finansowania. Dlatego myślę, że nie mówię o takim dużym poziomie ogólności. Ja skupiam się w Agencji Rozwoju Przemysłu, aby wspierać konkretne inicjatywy. Nie wiem, czy Państwo słyszeli o firmie, która się nazywa Ekoenergetyka. Ładowarki do autobusów praktycznie zdominowali rynek krajowy i już częściowo europejski. Wygrali kontrakt w Paryżu na 170 milionów. Zabezpieczenie ładowarek dla całej sieci autobusowej w Paryżu i też potrzebują kapitału. I myślę, ale pracują oczywiście, mają ponad 150 inżynierów i tam jest tam rodzi się ta technologia, a my ich wspieramy finansowo. Czyli agencja nie ma jakby zespołu badawczo-rozwojowego, nie wprowadzamy przełomowych technologii, ale chcemy być wsparciem dla małych, średnich przedsiębiorstw i żeby wiedzieli, że mogą się do nas zwrócić, przedstawić nam pewne swoje pomysły. Jeżeli to jest w miarę dojrzała technologia, to na pewno będziemy wspierać. Myślę, że to jest jakby nasz taki cel i misja. Ważne w tym wszystkim jest, aby zabezpieczyć prawa własności przemysłowej. Bo proszę Państwa, kiedyś młodzi ludzie, czy inżynierowie, czy profesorowie z uczelni, czy z instytutów badawczych chcieli sprzedać jak najszybciej technologię. Dzisiaj już jesteśmy poza tym etapem. Dzisiaj wszyscy widzą, że wartość dodana jest w rozbudowie, w rozwijaniu technologii. Agencja Rozwoju Przemysłu jest zaangażowana chyba we wszystkie doliny wodorowe, które istnieją, a mamy ich 7, już prawie teraz za chwilę będzie 8, Centralna Dolina Wodorowa i wszędzie tam są poszukiwania prorozwojowe dla technologii wodorowych. No wodór, wszyscy intuicyjnie czujemy, że będzie takim nowym nośnikiem energii i chcielibyśmy być w tej awangardzie przedsiębiorstw czy instytucji, które wspierają tą technologię. Mamy już pewne podstawy, już jest pewna legislacja, już jest strategia przyjęta przez Radę Ministrów. Ministerstwo Klimatu opracowuje kolejne standardy dla technologii wodorowych i jesteśmy bardzo mocno zaangażowani w tych rozmowach i chcemy właśnie być wsparciem finansowym przede wszystkim, bo to nie jest tak jak, proszę Państwa, Silicon Valley czy Dolina Krzemowa nigdy by nie powstała bez pieniędzy, tylko pomysłami wspaniałych inżynierów i technologów. Tam zawsze musi iść kapitał za tym, który może poczekać na pewną stopę zwrotu. Musi to być w dłuższym okresie czasu. I venture capitals chcą inwestować pieniądze, ale w takich, można powiedzieć, w krótszych okresach czasu niż mogłaby to robić Agencja Rozwoju Przemysłu. My oczywiście też nie jesteśmy dotowani przez państwo polskie dzisiaj od 2016 roku. Musimy generować zyski, się sami utrzymywać, ale jesteśmy w stanie wydłużyć ten okres oczekiwania na zwrot kapitału. Także myślę tak w szerokim zakresie jesteśmy zaangażowani, ale niewątpliwie Agencja Rozwoju Przemysłu ma swoje miejsce dzisiaj w naszej gospodarce, bardzo liczące się. Panie prezesie, bardzo dziękuję za tą wypowiedź. Ona dokładnie spełnia to, o co prosiłem wcześniej, czyli mamy spojrzenie
nie jakiejś makroskali, tylko tej właśnie mikroskali z tymi przykładami wspierania przedsiębiorstw, które mają pewien potencjał rozwojowy i potrzebują no właśnie tego zastrzyku kapitału po to, żeby osiągnąć to, co nazwałem pewnym przełomem w swoim rozwoju biznesowym. Bardzo dziękuję. Pani dyrektor Agnieszka Ryniec reprezentuje w naszym panelu Agencję Badań Medycznych. Może trochę inny obszar, może pozornie mniej związany z gospodarką, ale wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że tak naprawdę bardzo silnie związany z gospodarką. To, w jakiej kondycji jest społeczeństwo, w jakiej kondycji są również pracownicy, którzy tą gospodarkę wypełniają efektami swojej pracy, to jest po prostu obszar niezwykle ważny. Tak jest. I tutaj macie Państwo również bardzo wiele do powiedzenia, jeśli chodzi o rozwój z wykorzystaniem nowych technologii. Państwo to i z jednej strony monitorujecie, a z drugiej strony pewnie też jakoś stymulujecie ten obszar i to, te zastosowania nowych technologii. Tak jest, dziękuję. No musimy zapewnić takie warunki, żeby ci inżynierowie byli zdrowi i oczywiście całe społeczeństwo. Proszę Państwa, ja reprezentuję dosyć butikową i nową instytucję na naszym rynku gospodarczym, mianowicie Agencję Badań Medycznych. I to jest instytucja, która powstała 5 lat temu i odpowiada za prowadzenie niekomercyjnych badań, których wyniki przede wszystkim mają na celu określić, jakie terapie są relatywnie bezpieczniejsze dla pacjenta, mniej kosztowne dla systemu ochrony zdrowia, bardziej skuteczne i bardziej uzasadnione pod kątem ekonomicznym i również pod kątem zdrowotnym. I ta agencja, tak jak powiedziałam, od 5 lat istnieje na rynku i organizujemy różne konkursy, które mają wspierać różne obszary związane z ochroną zdrowia. I ten obszar medycyny cyfrowej też jest poniekąd naszym kierunkiem, w którym my pieniądze również inwestujemy. Tym bardziej, że inwestujemy tak naprawdę pieniądze, które pochodzą z odpisu ze składki zdrowotnej, więc to są pieniądze wszystkich obywateli i staramy się działać w takim kierunku, żeby przełożenie tego wkładu, który na działalność agencji wpływa, było jak najbardziej efektywne, oczywiście pod kątem zdrowotności społecznej. I teraz w dotychczasowej 5-letniej działalności agencji, bo agencja rządowa, którą reprezentuję, działa na rynku 5 lat, myśmy zorganizowali dotąd 2 konkursy, które były dedykowane właśnie tematyce medycyny cyfrowej, e-health i rozwiązaniom między innymi w oparciu o sztuczną inteligencję do zastosowania w ochronie zdrowia. I pierwszy ten konkurs był dedykowany do przedsiębiorców, a drugi już do instytucji publicznych, w których myśmy właśnie niedawno ogłosiliśmy taką listę rankingową, w której 18 instytucji w kraju, to są szpitale, uniwersytety medyczne czy badawcze instytuty medyczne, będą mogły transferować pieniądze w kierunku ucyfrowienia swojej działalności. I tak łącznie ponad 500 milionów złotych, 500 milionów, no pół miliarda ponad, trafi do 18 jednostek, każda z nich dostaje mniej więcej po 30 milionów złotych i to są pieniądze dedykowane dokładnie na rozwój medycyny cyfrowej. I co będzie uzyskiem dla ostatecznego odbiorcy, czyli dla pacjenta. To będą badania związane z kwestiami terapii celowanych. Będziemy wspierali ucyfrowienie obrazów zbieranych w trakcie diagnostyki pacjentów. Będziemy przechowywali dane omiczne, które w trakcie prowadzenia badań klinicznych niekomercyjnych zostały zagregowane właśnie podczas diagnostyki. I teraz cały ten proces i transfer środków w tym celu jest po to,
aby w tym kierunku jest po to, aby, abyśmy jako pacjenci dostawali lepszą opiekę, żebyśmy mieli dostęp do systemu ochrony zdrowia, który jest porównywalny do tych systemów również na Zachodzie, które no, naprawdę są bardzo efektywne, bardzo prorozwojowe i przede wszystkim propacjenckie. I na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o wsparcie z rozwiązań e-zdrowia i m-zdrowia, no to są te działania, które w ciągu 5 lat nam się udało zorganizować. Za tym stoją ogromne wyzwania związane z bezpieczeństwem danych i to jest to trochę ta odpowiedź na pytanie, czy to jest ucieczka do przodu, czy podróż wstecz. Do przodu jest to i my naprawdę, nasza nauka, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, jest na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o dostęp do innowacyjnych terapii na etapie już badań klinicznych, to jesteśmy 11 na świecie krajem, jeżeli chodzi o możliwość dostępności dla pacjentów. Naprawdę, biorąc pod uwagę, że my tylko dopiero od 5 lat finansujemy te niekomercyjne badania kliniczne, to ilość wniosków, o które nasi naukowcy aplikują, ludzi, którzy są zainteresowani rozwojem nauki w kierunku ochrony zdrowia, jest naprawdę bardzo dużo. Ale za tym idą bardzo duże wyzwania właśnie, jeżeli chodzi o ochronę tych danych. Można się też zastanawiać nad tym, czy takie ucyfrowienie medycyny nie wpływa na utratę kontaktu pomiędzy pacjenta z lekarzem i to takie odpersonalizowanie tych relacji, co też jest na pewno bardzo, bardzo, bardzo dużym wyzwaniem. No, kwestia oczywiście też dostępności, jednak rozwiązania cyfrowe powodują też, mogą powodować pewne wykluczenie, jeżeli chodzi o osoby starsze, ale również jakby cena tych innowacyjnych terapii opartych o rozwiązania cyfrowe, machine learning, czy chociażby jakieś wearables, no, ona jest na pewno dużo wyższa niż tradycyjne rozwiązania. To pewnie z czasem będzie to tak jak z cenami telewizorów super nowoczesnych. One z czasem oczywiście taniały, ale tak samo pewnie będzie z rozwiązaniami w ochronie zdrowia, tymi innowacyjnymi, opartymi o technologie innowacyjne, sztuczną inteligencję. I wierzę w to, że podążając w kierunku rozwoju i rozwijania nauki właśnie w tym kierunku i prowadzenia dalej badań, nadążymy tak, żeby zabezpieczyć zarówno dostępność dla pacjentów, zabezpieczyć fakt ochrony danych tych pacjentów, szczególnie danych wrażliwych, bo to jest szalenie istotna kwestia, o której jakby w sektorze ochrony zdrowia mówi się teraz bardzo dużo. No i przede wszystkim pozwolimy dzięki tym rozwiązaniom jednak mimo wszystko czuć się pacjentom bezpiecznymi nie tylko dzięki temu, że mogą twarzą w twarz usiąść przy jednym stoliku przy lekarzu, ale stosując rozwiązania telemedyczne będą również mieli dobrą opiekę. Także trochę tych wyzwań jest. Ja myślę, że to jest jednak droga w przód i pamiętając o tym, żeby zadbać o bezpieczeństwo i dostępność, to jesteśmy w stanie wyrosnąć naprawdę na liderów w Europie, jeżeli chodzi o zastosowanie rozwiązań cyfrowych w ochronie zdrowia. Bardzo dziękuję. Chętnie bym dopytał jeszcze o inne szczegółowe rzeczy, bo bardzo interesujące jest to, czym się Państwo zajmujecie w kontekście naszej dyskusji, ale musimy przejść do następnego dyskutanta, który również reprezentuje wsparcie ze strony nauki, badań i rozwoju dla implementacji technologii w gospodarce. Panie dyrektorze Czarku, tak. Krótko na temat tego, czym zajmuje się PCSS, a może bardziej odpowiedź na pytanie, jak rezonuje to po drugiej stronie, znaczy jak właśnie się udaje tą współpracę nawiązywać i jakie są efekty? No właśnie, bo PCSS od 30 lat funkcjonuje w jednej przestrzeni, głównie związanej z rozwojem nowych technologii i ich zastosowań w oparciu o posiadaną infrastrukturę informatyczną, która wspiera od wielu lat naukę, a z czasem tę transformację cyfrową przenieśliśmy również w kierunku gospodarki i społeczeństwa, bo to też nie tylko gospodarka. Może nie tyle o tym, czym dysponuje PCSS,
a tyle jakie zjawisko obserwujemy w tej działalności, bo tu są kluczowe odpowiedzi na pytania, w jaką stronę zmierzamy, czy kręcimy się w kółko, czy do przodu. Są dwa modele i bardzo się cieszę, że w tej kolejności jak gdyby zaplanowaliśmy ten panel, bowiem pierwszy model to jest budowanie potencjału na technologii. Rozwój samej technologii, on często ma źródło w nauce, a więc jesteśmy jej bardzo blisko. W takich obszarach jak technologie kwantowe dzisiaj, czy wcześniej sztuczna inteligencja, systemy wspomagania decyzji, to są wieloletnie prace naukowe, które jak określą pewien punkt graniczny, kiedy ta technologia może być adaptowana w różnych obszarach zastosowań, to te ośrodki, te regiony, które wykorzystały ten potencjał, stworzyły sobie ten potencjał, mają niesamowity handicap do tego, żeby skoczyć od razu w zaawansowane jej zastosowania na obszarze gospodarki i obszarach również społecznych. I to jest ten jeden kierunek. Drugi kierunek jest taki, kiedy mamy liderów w obszarach dziedzinowych. Zdrowie, rolnictwo to są te obszary, w których mamy na rynku gospodarczym, ale nie tylko, również naukowym, jednostki wiodące, liczące się w Europie czy na świecie. I wówczas adaptacja technologii, która jest dostępna do tego, aby zachować tę przewagę konkurencyjną, jest niezwykle istotna i trzeba to robić w oparciu o kompetencje, w oparciu o warunki, które stwarzamy tutaj w regionie do tego, żeby, krótko mówiąc, pojawił się ktoś, kto wyczuje ten poziom technologii, a jednocześnie mając wiedzę na temat tych dziedzinowych swoich obszarów, dostrzeże pewne przełomy, które ta technologia może wnieść. I to jest taka prawdziwa transformacja cyfrowa. Ja lubię o tym mówić jako o takiej podaży innowacyjnej, bo to jest też ma niezwykły wymiar gospodarczy, ale i społeczny, bo jeżeli stworzymy takie warunki, to automatycznie przyciągniemy ludzi, którzy będą chcieli tu mieszkać, będą chcieli tutaj pracować, bo będą mieli tutaj kontakt z ludźmi o wysokim poziomie kompetencji technologicznych, a dzisiaj próg wejścia do świata zawodowego, ten próg technologiczny, ten próg cyfrowy się bardzo obniżył, bo dzisiaj pokolenie, które przychodzi do pracy, krótko mówiąc, to czy w przedsiębiorstwach, czy w takich jednostkach, jakie ja reprezentuję, to są ludzie, którzy już z technologią mają na co dzień do czynienia, więc wejście w ten obszar adaptacji technologii w określonych obszarach działalności zawodowej może być bardzo szybki, bardzo łatwy i prowadzi to, krótko mówiąc, do tego, że myśląc o tym potencjale technologicznym rozwijanym już w kontekście konkretnych badań naukowych, trzeba również inwestować w te obszary, które są przełomowe, które są technologicznie na pierwszej linii. No, żeby nie być tu gołosłownym, to już mówiłem o tych technologiach kwantowych, ale też i o zdrowiu, jeżeli chodzi o rozwój wykorzystania sztucznej inteligencji w zdrowiu. Mamy bardzo fajny system w tej chwili opatentowany w Japonii, wspomagania wczesnej diagnostyki jaskry, oparty na uczeniu maszynowym i tam, no, nie ma czasu, żeby o wszystkim powiedzieć, ale tam są specyficzne procesy, które w rozwoju tych systemów nie przypominają stworzenia oprogramowania do wsparcia decyzji. Tam jest prawdziwe odkrywanie mechanizmów czy patomechanizmów rozwoju choroby, które ci dziedzinowi eksperci, specjaliści, lekarze, okuliści muszą dostrzegać i zadawać pytania na tyle istotne, żeby pogłębić swoją wiedzę w oparciu o to, co sztuczna, nazwijmy to tak, inteligencja czy uczenie maszynowe im dostarcza. I podobnie jest z gospodarką. Jeżeli patrzymy na rozwój tych wiodących sektorów gospodarki, czy to przemysł meblarski, czy samochodowy, czy ogólnie rozumiany rolno-spożywczy sektor, no to dzisiaj już mamy wiele przykładów, chociażby pewnie pan dyrektor Ośrodka Doradztwa Rolniczego też będzie mówił o naszej współpracy. To są takie obszary, w których nowe technologie pozwalają zachować, a być może na również poziomie europejskim, dyktować pewne rozwiązania, które z innej perspektywy są, która to pozycja jest z innej perspektywy ważna. Raz to są prawa autorskie i zachowanie jak gdyby świadomości, że my posiadamy tę najnowszą technologię. Dwa to są standardy, bo tam, gdzie jest szerokie zainteresowanie technologią, tam, gdzie się
w przemyśle i w gospodarce szuka rozwiązań, to pierwszym krokiem jest standaryzacja. Jeśli chcemy mieć wpływ na to, to musimy być w czołówce, w awangardzie, tak jak już tu pan dyrektor powiedział, tych rozwiązań. Bardzo dziękuję. Żeby rzeczywiście zastosowanie nowoczesnych technologii w biznesie skutkowało ucieczką do przodu polskiego biznesu, potrzeba nie tylko finansowania, nie tylko zdrowych inżynierów, o których mówiła pani dyrektor, i dobrej współpracy z obszarem badań, rozwoju i nauki, ale również komunikacji marketingowej. Dlatego chciałem zapytać kolejnego naszego panelistę, pana Krzysztofa Goreckiego, prezesa InMarketing, na temat następujący. Czy i jak polskie firmy wykorzystują, czy i jak, czyli czy dobrze, czy skutecznie wykorzystują nowoczesne technologie w obszarze marketingu? Tak, to jest pytanie, które pewnie w ciągu ostatniego roku totalnie zmieniło swoje znaczenie, bo rewolucja zaczęła się, taka najnowsza rewolucja, w grudniu zeszłego roku, kiedy ChatGPT, w zasadzie OpenAI, opublikowało wersję 3.5 i wtedy chyba każdy, kto zajmuje się biznesem, usłyszał o sztucznej inteligencji, zaczął stosować, próbować chociaż tych rozwiązań. I polskie firmy, tutaj mogę powiedzieć, akurat przed panelem trochę się zapoznawałem, było badanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego i polskie firmy są powyżej średniej unijnej, jeśli chodzi o wdrażanie tych innowacji związanych z nowoczesnymi technologiami, takimi jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, blockchain i wszystkie VR, AR i tak dalej. I można powiedzieć, że ta rewolucja weszła pod strzechy. I dzięki temu ta nasza komunikacja marketingowa, którą tworzymy również z klientami, bo tak naprawdę to nie jest wyłącznie praca dla klienta, ale razem z klientem, dała ogromny wzrost świadomości, bo każdy, kto spróbował tego narzędzia, zobaczył w ogóle, o co chodzi w marketingu. Zobaczył, jak może sam ChatGPT napisać mu strategię marketingową, bo też takie możliwości są. I dzięki temu wzrosła rola kreatywnego myślenia, które jest zasadzone w jakiejś strategii. To już nie jest dzisiaj takie puszczanie reklam dla sztuki, że puszczenie reklamy wystarczy. Ta reklama dzisiaj musi mieć jakąś przemyślaną formę, musi mieć komunikację, która jest też odpowiedzialna. I to jest też bardzo ważne w kontekście sztucznej inteligencji, że dzisiaj ta komunikacja, która jest nieodpowiedzialna, wszystkie fake newsy, metody szerzenia różnych dezinformacji, no powoduje, że dzisiaj tak naprawdę każdy z nas musi być zaopatrzony w te narzędzia fact-checkingowe, sprawdzające to, o czym mówimy. Tutaj pewnie pan Sebastian Bykowski więcej powie na ten temat, ale jesteśmy dzisiaj na przełomie takiej totalnej rewolucji społecznej, za którą wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. I klienci polscy, nasi klienci, klienci agencji naszej bardzo chętnie sprawdzają, ale jednak mówią: dobra, zobaczyliśmy, z czym to się je, możemy sobie wygenerować grafikę, możemy sobie napisać tekst do postu reklamowego, ale jednak wy zarządzajcie tą całością, wy z tym pracujecie na co dzień i faktycznie no, my dużą pracę włożyliśmy w to, żeby te narzędzia wdrażać jak najszybciej. ChatGPT to jest takie pierwsze, do którego każdy gdzieś tam zagląda, ale tak naprawdę ta rewolucja dotyczy już dzisiaj wszystkich obszarów, bo możemy chociażby stworzyć wideo, którego państwo w ogóle nie będziecie, które odtworzy treści, które mu przygotujecie, będzie mówił awatar i możecie przeprowadzić szkolenie dla takiego audytorium jak tutaj poprzez awatar, który będzie mówił waszymi słowami, ale nie będzie państwa zaangażowania w ogóle. Wyobrażam sobie szkoły przyszłości, wyobrażam sobie szkolenia wewnętrzne w firmach. To, że są nagrane, to jest jedno, ale one mogą być tak naprawdę w formacie live realizowane dzisiaj i w ogóle bez zaangażowania takiego bezpośredniego, bez na przykład pokazywania własnej twarzy, co też jest bardzo istotne w kontekście bezpieczeństwa, w kontekście kradzieży wizerunków i wielu innych tutaj aspektów, o których moglibyśmy pewnie godzinami dyskutować. Ale warto podkreślić, że te polskie firmy rzeczywiście, i to od małych, których połowa deklaruje, że jest zaawansowana cyfrowo dzisiaj, do dużych, których 80% deklaruje, że wdraża wszystkie innowacje i próbuje, no można powiedzieć, że cieszy to, że Polska rzeczywiście tutaj jest w czołówce krajów i ci klienci przynajmniej pytają i przynajmniej starają się wchodzić w te obszary nowe.
Bardzo dziękuję. Kolejny nasz panelista to pan dyrektor Tomasz Piotrowicz z Polskiego Funduszu Rozwoju. Tutaj, jak rozumiem, wchodzimy w obszar jeszcze troszkę inny, jeśli chodzi o rozwój nowych technologii w gospodarce. Mam nadzieję, że będzie pan mógł coś powiedzieć o wsparciu dla startupów, prawda? Czyli dla tych, którzy sami uważają, że mogą pociągnąć polską gospodarkę w rozwoju technologicznym właśnie dzięki swoim innowatorskim pomysłom. Dziękuję za pytanie. Ja może na początek przedstawię instytucję, czy grupę instytucji, z których, którą mam przyjemność reprezentować. To jest Polski Fundusz Rozwoju. Polski Fundusz Rozwoju to jest instytucja, która powstała 5 lat temu. Niedawno obchodziliśmy 5. rocznicę i w tym czasie udało się naprawdę bardzo dużo zrobić. Powołano grupę instytucji rozwoju, gdzie razem z panem prezesem jesteśmy w jednej grupie. Natomiast rola PFR-u sprowadza się podobnie jak w ARP do inwestowania. Jest to fundusz inwestycyjny. Natomiast oczywiście to nie jest całe spektrum działalności. Z racji tego, że my mamy wiele obszarów, w których jesteśmy zaangażowani, od funduszy venture capital, które, tak jak pan tutaj powiedział, na bardzo wczesnym etapie zasilamy spółki kapitałem w takiej formule fund of funds, czyli my generalnie nie inwestujemy, bo to się nigdzie na świecie nie sprawdziło, żeby państwowe fundusze inwestowały na tak wczesnym etapie. My zasilamy swoimi pieniędzmi, PFR-owymi pieniędzmi, inne fundusze, które wyłaniamy w drodze konkursu i one bezpośrednio robią taki direct search i generalnie później typują spółki do inwestycji. To jest jak gdyby ten obszar na bardzo wczesnym etapie rozwoju firmy. Później mamy duże inwestycje, które inwestują w spółki i minimalny ticket to jest 50 milionów, powiedzmy ten górny to jest 500, ale jak pokazują nasze inwestycje, no, z tym górnym limitem to tutaj nie ma jakiejś górnej granicy. Takimi sztandarowymi inwestycjami jest inwestycja w Pekao S.A. 4 miliardy złotych, w Baltic Hub 1 700 000, PESA, którą uratowaliśmy przed bankructwem, to jest 1 złotych. I to jest jak gdyby te wsparcie finansowe. PFR inwestuje zarówno w przedsięwzięcia infrastrukturalne, jak i bezpośrednio zasila kapitałem spółki w różnej formule, bądź poprzez wchodzenie w udziały, bądź też kapitałem dłużnym. I takim naszym, chciałbym tutaj zrobić taką małą autopromocję, ostatnim naszym takim pomysłem na inwestowanie i pomoc w finansowaniu przedsiębiorstw jest powołanie projektu Tech Hub, gdzie wskazaliśmy 6 strategicznie ważnych dla nas obszarów. Pierwszym jest mikroelektronika i robotyka, drugi to jest sztuczna inteligencja, trzeci internet 5G i IoT, czwarty to są drony, piąty to jest cały ten przemysł kosmiczny, szósty w końcu to jest inżynieria materiałowa i zaawansowana chemia. I w tych obszarach, w ramach tych hubu, korzystając z tych dużych funduszy, poszukujemy spółek, w które moglibyśmy zainwestować. Także zapraszam serdecznie i na naszą stronę PFR i do kontaktu bezpośrednio z naszym zespołem Tech Hub. Mogę pochwalić się, że w ciągu niecałego roku, bo program powstał w listopadzie ubiegłego roku, przeanalizowaliśmy ponad 5,5 tysiąca podmiotów. Odbyliśmy kilkaset spotkań online, kilkadziesiąt na miejscu. Każdego tygodnia staramy się rozmawiać bądź poprzez wideokonferencje, bądź będąc na miejscu w firmach
o planach inwestycyjnych, o strategii rozwoju i też oczywiście potrzebach finansowych. I to jest jak gdyby ta płaszczyzna tutaj makro, taka powiedzmy z lotu ptaka. Natomiast jeżeli chodzi o te pana pierwsze pytanie dotyczące jak bezpośrednio działamy, no to mogę tutaj przywołać nasze programy, które PFR prowadził, między innymi w moim Departamencie Programów Rozwojowych. Byliśmy odpowiedzialni za dwie tarcze od strony informatycznej. Byliśmy odpowiedzialni za realizację dwóch tarcz finansowych PFR, w ramach których udzieliliśmy wsparcia gospodarce na ponad 70 miliardów złotych. To są realne pieniądze, dzięki którym polska gospodarka uniknęła scenariusza hiszpańskiego czy krajów południa Europy i generalnie w ogóle nie mieliśmy wzrostu bezrobocia, a wszystkie wskaźniki, które obserwujemy po tej fali COVID pokazują, że polscy eksporterzy, polska gospodarka radzi sobie dużo lepiej niż inne gospodarki w Europie. Takim kolejnym przykładem jest powołana spółka, operator chmury krajowej wspólnie z PKO BP, gdzie mamy po 50% udziałów. Operator chmury krajowej świadczy usługi cloud computing w formule software as a service oraz innych. Tutaj przyczyniamy się do informatyzacji polskiego sektora, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw, ale też duże firmy korzystają z tego modelu. I to jest taki realny wpływ na gospodarkę i na to, że takimi małymi krokami, małymi działaniami staramy się poszerzać cyfryzację gospodarki. Zresztą te dwie tarcze, o których mówiłem, to były projekty w 100%, to były pierwsze w Polsce projekty publiczne realizowane w 100% w formule cyfrowej i w pełni zdigitalizowanej. To jest też taka nasza filozofia kultury oświadczeń, a nie zaświadczeń. Przedsiębiorcy poprzez bankowość internetową w bankach, które z nami współpracowały, składali wnioski i to do nas należało sprawdzenie, czy te wnioski są możliwe do zrealizowania. My sprawdzaliśmy to w kooperacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwem Finansów. I tak jak powiedziałem, w pełni cyfrowo, tam w ogóle nie było udziału człowieka, algorytmy, sztuczna inteligencja i tak dalej decydowały o tym, czy przedsiębiorca spełnia kryteria programu, wyliczały wysokość przyznanej subwencji i de facto w automatyczny sposób przelewały pieniądze na konto. Mogę powiedzieć, że rekordziści, którzy złożyli wnioski, w niecałe 24 godziny dostawali środki z tarczy mieli na swoim koncie. To są naprawdę rewelacyjne wyniki. Jest też bardzo mała szkodowość tego programu. Także tutaj PFR ma duży udział, myślę, i w cyfryzacji, i w tym rozwoju, takim ucieczce do przodu. Tak? Bardzo dziękuję. Panie dyrektorze, zwracam się do pana Jacka Sommerfelda, reprezentującego Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Już był pan wcześniej trochę anonsowany przez pana dyrektora Czarka Mazurka. Nowe technologie w rolnictwie. Proszę powiedzieć, jak polskie rolnictwo się zmienia, bo to, że jesteśmy, że rolnictwo jest i będzie ważnym komponentem polskiej gospodarki, to jest myślę, że dla wszystkich oczywiste. Jak polskie rolnictwo się zmienia, jak tutaj znajdują zastosowanie nowe technologie? Proszę krótko powiedzieć też o roli WODR-u i współpracy może z nauką i z badaniami i rozwojem. Tak, jeśli chodzi o Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, który jest jednym z 16 ośrodków wspomagających rozwój gospodarstw rolniczych, produkcyjnych w tej właśnie branży rolniczej, ogrodniczej, sadowniczej. Można powiedzieć, że spotykamy się dla nas w wyjątkowym takim okresie, bo obchodzimy stulecie doradztwa rolniczego. Jak niektóre dane też podają, w Wielkopolsce już ponad 125 lat. I ja zawsze podkreślam, że chcemy zachowywać te
tradycyjne sposoby uprawy roli, gospodarowania na obszarach wiejskich, na tych ziemiach, te, które były też udziałem chociażby Chłapowskiego, Cieszkowskiego czy Cegielskiego. I od tego się nie odcinamy, od tej tradycji. Zachowujemy to, co dobre we współczesnym rolnictwie, ale nieodzownym kierunkiem, który coraz mocniej wkracza właśnie w tą branżę rolniczą, są nowoczesne technologie. I tutaj nasz ośrodek, tutaj w Wielkopolsce, można powiedzieć, ma też takie szczęście, że jest otoczony instytutami, tymi właśnie organizacjami, które dosyć mocno tą branżę rolniczą wspierają. Chociażby właśnie wspomniany Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Tak patrząc na od 2019 roku 8 projektów, które my realizowaliśmy, to kilka z nich, prawie połowa, to jest właśnie z udziałem PCSS-u. Ale są też instytuty naukowe, które można powiedzieć w Poznaniu z nami sąsiadują. Instytut Ochrony Roślin czy Uniwersytet Przyrodniczy są naszymi partnerami i ten transfer jest jednej strony wiedzy pomiędzy właśnie nauką a praktyką odbywa się, można powiedzieć, rękoma Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Mamy w każdej gminie dostępnych doradców. I po pierwsze, no właśnie, też są w różnym wieku. To jest nasza rola tutaj, można powiedzieć, żeby upowszechniać i przygotowywać do przekazywania tej wiedzy, do tej edukacji rolników, najpierw naszych pracowników, bo też to jest jakby podstawa tej naszej działalności. Nie tylko pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych poprzez właśnie aplikację do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ale pomoc i zachęta do tego, żeby stosować te nowoczesne technologie w swoich gospodarstwach. I to jest pierwszy krok. Drugi krok to jest przekonanie już potem samych rolników. I jak pokazują dane i metodologia chociażby, którą gdzieś tam przeglądaliśmy na przykładzie irlandzkim, to na początku jest bardzo duża nieufność. Są może taki promil rolników, którzy sięgają po te technologie, ale przekonują się z czasem dopiero, gdy widzą efekty u sąsiada, u swojego kolegi rolnika, widzą namacalne, no też ekonomiczne, ale właśnie związane z uprawą, skutki, pozytywne skutki właśnie tego wprowadzania nowoczesnych technologii, bo one, tak jak powiedziałem, coraz częściej zaglądają pod te strzechy rolnicze. Nie wszystkie gospodarstwa, to też chcę podkreślić, stać na to, żeby wprowadzać tą technologię, bo większość jednak rolników, właścicieli ziem, to są, którzy stosują najczęściej technologie nowoczesne, cyfryzacyjne, to są powyżej 20 hektarów. Te mniejsze gospodarstwa, i to też obserwujemy, łączą się, można powiedzieć, w takie grupy, łączą te hektary, żeby ta ekonomika właśnie tutaj, ona jednak działała. I my tutaj w Wielkopolsce możemy się szczycić chociażby takimi dwoma projektami, które w ostatnich latach realizowaliśmy, czy taka platforma doradcza Edwin. Ona jest realizowana teraz na terenie całej Polski. Dotyczy wspomagania decyzji w ochronie roślin, ale jest troszeczkę szerszą, można powiedzieć, platformą doradczą. No właśnie bazuje na współpracy z PCSS-em, ale z wszystkimi ośrodkami doradztwa rolniczego, Instytutem Ochrony Roślin. I dzięki tej platformie, na której bazie będzie budowany teraz, można powiedzieć, taki system państwowy doradztwa, tego wirtualnego, takiego wspomagania właśnie kontaktu rolnika z doradztwem, będzie budowany portal rolnik.gov.pl albo równolegle też zintegrowana platforma doradcza, do której będą dołączone wszystkie instytucje okołorolnicze, czyli te wszystkie aplikacje, programy cyfrowe, które
które dzisiaj funkcjonują, można powiedzieć, pojedynczo, one będą na tej platformie wspólnie dostępne, czy dla doradztwa, czy przede wszystkim dla rolników. Ale też wchodzimy teraz w taki mocny, no, bardzo zaawansowany program związany ze sztuczną inteligencją, z Instytutem Łukasiewicza, z PCSS-em także, który na polach w Sielinku można będzie, tam mamy 18 hektarów pól demonstracyjnych, można będzie testować właśnie za darmo różne rozwiązania związane z rolnictwem, chociażby roboty, które są coraz częściej też używane, czyli producenci będą mogli przyjechać tam i w praktyce, czy poprzez też funkcjonowanie modeli algorytmów matematycznych testować. Czyli takie centrum, można powiedzieć, w Sielinku na Europę Środkowo-Wschodnią powstanie. Także też wyprzedzamy troszeczkę naszych kolegów i koleżanki z całej Polski, jeśli chodzi o to rolnictwo, doradztwo, ale też bym chciał to podkreślić. Nie chcemy tego robić nachalnie, można powiedzieć, na siłę, ale przekonywać i pokazywać te dobre strony cyfryzacji, która ma na celu właśnie pomoc, wspomaganie tej uprawy, przede wszystkim produkcji roślinnej czy też zwierzęcej, bo te zastosowania są już bardzo szerokie, chociażby właśnie w pokazywaniu tych dobrych praktyk, bo do tego będziemy też angażować 100 gospodarstw demonstracyjnych, które są, można powiedzieć, które współpracują z naszym ośrodkiem. To są takie wiodące, wyróżniające się gospodarstwa z naszego regionu. Więc tutaj zastosowań poprzez właśnie maszyny rolnicze, tej cyfryzacji, która bardzo mocno jest zaawansowana, to chociażby te systemy GPS, poprzez myślane, ale też są duża część klientów coraz częściej szuka tej dobrej żywności. Te aplikacje też pokazują, z jakiego źródła pochodzą chociażby rośliny czy owoce, warzywa i jakie środki były zastosowane. Także bardzo szeroka skala, jeśli chodzi o cyfryzację i duża przyszłość tutaj, jeśli chodzi o współpracę z naszym ośrodkiem, z wszystkimi ośrodkami, bo tak jak powiedziałem, my tą wiedzę od wielu lat powszechniamy, sami się na tych przykładowych chociażby projektach zbieramy doświadczenia i tym dzielimy z innymi. Bardzo dziękuję. Temat bardzo szeroki, jak pole. Okazuje się, że technologie w rolnictwie to jest rzeczywiście temat na zupełnie odrębną, długą dyskusję. Pani prezes, patrzę na panią prezes Magdę Hilscher. Jak już jesteśmy w terenie, to państwo zajmujecie się inwestycjami, które inwestorzy, firmy polskie, ale nie tylko polskie, realizują, poszukując nowych terenów inwestycyjnych. Proszę powiedzieć, jak w ofercie Polskiej Strefy Inwestycji, czy tutaj szczególnie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jak tutaj są ulokowane nowe technologie? Czy one stanowią jakiś ważny komponent w uzyskiwaniu wsparcia od państwa, tej pomocy ze strony strefy? Tak, szanowni państwo, to jest chyba najważniejsze pytanie w kontekście tej działalności, którą prowadzimy, bo gdybyśmy mieli szacunkowo powiedzieć, ilu przedsiębiorców, których mamy w tej chwili na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, faktycznie działa w obszarze nowych technologii, przemysłu 4.0, robotyzacji, automatyzacji,
to nie zawaham się powiedzieć, że jest to 80% wszystkich, którzy prowadzą działalność produkcyjną i produktową. Ta zmiana jest w tej chwili, bym powiedziała, taką kluczową transformacją, która materializuje, zachodzi na naszych oczach. My jesteśmy z tego dumni, dlatego że ta zmiana powoduje, że wchodzimy w nową jakość, ale też nową efektywność i stanowi tak naprawdę koło zamachowe dla polskiej gospodarki. Nie tylko te warunki, te kryteria strefowe, o których za chwilę też postaram się powiedzieć, ale też w sensie takim jakościowym i ilościowym ta transformacja jest bardzo ważna dla jakości miejsc pracy, dla takiego działania na rzecz rozwoju tych naszych małych ojczyzn, regionów, mikroregionów, powiatów, gmin, bo tam, gdzie po wejściu, może zacznijmy tak, tutaj PFR się chwalił pięcioleciem, że miał swój jubileusz. My właściwie też mieliśmy swój jubileusz dosłownie 2 tygodnie temu jako Polska Strefa Inwestycji. Też pięciolecie. Też pięciolecie oczywiście, a datujemy to nasze pięciolecie od wejścia ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Dokładnie we wrześniu 2018 roku została wydana pierwsza decyzja o wsparciu i od tego momentu, bo tutaj też warto, jednak widzę, że czas się kończy, ale pewnie czas ostatni nam się panel skończy, to sobie mam nadzieję, tak, mam nadzieję, że organizatorzy nie wyłączą tej technologii. Może niezbyt zaawansowanej, tradycyjnej. Tak, postaram się w bardzo syntetyczny sposób, ale jednak wypromować te warunki strefowe, bo one są tu absolutnie kluczowe, żebyśmy przeszli do tego, jak bardzo one wspierają te nowe technologie i promują tą transformację w obszarze digitalizacji i technologii, która, no można powiedzieć, w pewnym stopniu napędza tą gospodarkę. I teraz już o kryteriach. Jeśli liczbowo mielibyśmy pokazać to, co Polska Strefa Inwestycji od wejścia ustawy zmieniła w polskiej gospodarce, to przede wszystkim możemy powiedzieć, że nakłady inwestycyjne, które ponieśli polscy przedsiębiorcy w kontekście ostatnich 5 lat versus 20 lat od datowania wejścia w ogóle specjalnych stref ekonomicznych, a przypomnijmy, to jest ustawa z 1994 roku, później w 1997 powstawały pierwsze strefy, większość z nich obchodziła swoje 25-lecie właśnie rok temu. I teraz gdybyśmy zważyli te nakłady inwestycyjne, te od przez 20 lat i te z ostatniej pięciolatki, to one są porównywalne i one przekraczają 100 miliardów złotych. Czyli 5 lat zapracowało na 20 lat te wcześniejszego działania stref. Jak to się stało? Przede wszystkim możemy powiedzieć, że Polska Strefa Inwestycji w tej chwili jest na terenie całego kraju. Zapomnijmy o myśleniu w kategoriach, że specjalne strefy ekonomiczne pracują na wybranych terenach wskazanych przez samorządy, czy w jakiś inny sposób wygraniczone, gdzie najczęściej sprowadzamy duży kapitał, najczęściej zagraniczny. Nie, to nieprawda. W tej chwili w Polskiej Strefie Inwestycji pracują przede wszystkim polskie MŚP, a nawet nie zawaham się powiedzieć mikro i małe przedsiębiorstwa, bo gdybyśmy mieli rok do roku zmierzyć to choćby ten 22, w tej chwili już dobrze zaraportowany, możemy pokazać, że wzrost sektora mikro, małych, średnich przedsiębiorstw versus rok do roku to 67% w tej chwili po wejściu ustawy, to te przedsiębiorstwa pracują właśnie na kapitał Polskiej Strefy Inwestycji. To są nasi przedsiębiorcy w tej chwili strefowi, w dominancie już w tej chwili większej niż ci duzi, często z kapitałem zagranicznym. Więc ustawa zmieniła tak naprawdę bardzo wiele. A teraz, gdybyśmy mogli przejść już do nowych technologii, jak one są przez te kryteria strefowe wspierane. Zaszła bardzo ważna zmiana na poziomie ustawy, dlatego że kiedyś te wsparcie było najczęściej przyznawane na nowe przedsięwzięcia, na budowę nowych fabryk, nowych zakładów pracy, produkcyjnych bądź usługowych, ale nowych. Natomiast ustawa wprowadziła zmianę na tak zwaną reinwestycję. Co ona oznacza? To znaczy, że właśnie ten rzeczony MŚP, który prowadzi jakiś zakład produkcyjny, chce wprowadzić tak zwaną zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego, a więc cóż to znaczy? Najczęściej zakup nowej technologii, być może nowej linii produkcyjnej. Jeśli nowa linia produkcyjna,
to najczęściej właśnie opierająca się o rozwiązania przemysłu 4.0, a więc internet rzeczy, sztuczna inteligencja, robotyzacja, automatyzacja, szereg robotów manipulacyjnych czy kolaboracyjnych, Volkswagen, Phoenix Contact, Kirchhoff, to nasi inwestorzy strefowi, którzy mają te słynne właśnie takie robotyczne ramiona, koboty również oczywiście, ale też przegubowe, sferyczne, cylindryczne, kartezjańskie, jest ich naprawdę sporo. Ale nie o robotach jakby teraz. Faktycznie ta zmiana jest widoczna i ona bardzo ładnie się materializuje w polskich zakładach i również u mikroprzedsiębiorców właśnie podczas kongresu w Pile, w którym podsumowywaliśmy wyniki PSI za 5 lat, mieliśmy również mikroprzedsiębiorców, którzy wdrażają bardzo zaawansowane technologie w obszarze automatyki, robotyki. Oni są akurat z Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i proszę sobie wyobrazić, Szanowni Państwo, że produkują naprawdę niezwykłej klasy podzespoły dla przemysłu lotniczego, kosmicznego również. I to są mikroprzedsiębiorcy. Kiedyś byśmy mówili, że takie technologie mogą tylko funkcjonować w dużych zakładach. Nie, to nieprawda. Również nasi mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy takimi technologiami się zajmują. Ale gdybyśmy jeszcze mieli powiedzieć na ciekawym przykładzie dużego zakładu, który również mamy w specjalnej strefie ekonomicznej, tu na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej, we Wronkach, powiat Szamotulski, to oczywiście nasza Amika. I tam powstał, Szanowni Państwo, magazyn, tak zwany magazyn wysokiego składowania, który powierzchnię ma, mówię na pamięć, ponad 6000 metrów kwadratowych. Wysokość tego magazynu to 46 metrów. Przepustowość, oczywiście pracują tam same roboty. Nie ma tam magazynierów w takim rozumieniu popularnym, że jeżdżą na wózkach widłowych i zdejmują z regałów duże AGD. Nie, robią to roboty, robią to ogromne nastawnice. Mamy 5 takich dużych nastawnic, które jeżdżą po szynach, takich jak szyny kolejowe i zdejmują z tego 46 piętra magazynu właśnie rzeczoną pralkę, lodówkę bądź piekarnik. I przepustowość tego magazynu, czyli te roboty wydają na bieżąco w ciągu godziny 1600 takiego dużego AGD. Natomiast cała kubatura magazynu pozwala pomieścić 2600 tego dużego AGD, patrząc jednostkowo. I teraz, gdybyście mnie zapytali, ilu magazynierów w takim magazynie już można powiedzieć bez wahania przyszłości, aczkolwiek on działa, od 5 lat działa, więc tylko to jest pokazane właśnie tam polska myśl technologiczna, która się materializuje na naszych oczach. W nim, Szanowni Państwo, pracują programiści, nie magazynierzy sensu stricte, tylko programiści. I na kilku zmianach pracuje 4 programistów, a magazyn ma ponad 6000 metrów powierzchni. Także to widać, że te nowe technologie wkraczają naprawdę marszowym krokiem wszędzie. Od mikro po dużych. Oczywiście my naszymi kryteriami strefowymi mocno wspieramy rozwój nowych technologii. W jednym z kryteriów jakościowych jest również automatyzacja, robotyzacja jako tak zwane kryterium jakościowe. Mamy też aspekt badawczo-rozwojowy, czyli również jeśli przedsiębiorca, inwestor zajmuje się badaniami, rozwojem swoich produktów bądź usług, to również jest to punktowane w tych kryteriach jakościowych. Także można powiedzieć, że również wszystkie sektory, które są promowane przez strategię odpowiedzialnego rozwoju państwa, również są przez nas promowane, za to również jest punkt. Także te wszystkie tematy są nam bardzo bliskie i widzimy, że nasi przedsiębiorcy śmiało po nie sięgają. Oczywiście specjalne strefy ekonomiczne nie dają dofinansowania. Tutaj nie ma takich mechanizmów finansowych. Tu jest po prostu podatek dochodowy, który przedsiębiorca oszczędza na kanwie odpowiednich oczywiście odpisu od podatku dochodowego, który jest przez Unię Europejską na danym terenie. Ta intensywność pomocy publicznej jest definiowana. My się oczywiście do tego dostosowujemy w poszczególnych regionach, patrząc na PKB, patrząc na stopę bezrobocia, bo to są ten nasz kalkulator strefowy. Natomiast strefy są dla wszystkich i technologie są dla wszystkich, a specjalne strefy ekonomiczne można powiedzieć, że są też takim hubem, gdzie ta przedsiębiorczość w oparciu o nowe technologie naprawdę ma się świetnie. Bardzo dziękuję. Patrzę na ostatniego naszego dyskutanta, pana prezesa Sebastiana Bykowskiego z firmy Monitoring & More.
Proszę Państwa, media dziś się upowszechniły. To już nie jest domena jakichś konkretnych podmiotów gospodarczych, które zajmują się wyłącznie działalnością medialną, ale media są stosowane przez wszystkich graczy rynkowych, przez wszystkich uczestników rynku, przez instytucje publiczne, państwowe i tak dalej, samorządowe. Wszystkie te, które tutaj reprezentowane są w naszej dyskusji, starają się generować pewne treści medialne. Państwa firma zajmuje się monitorowaniem właśnie wykorzystania w mediach nowych technologii. Proszę powiedzieć coś z tej perspektywy o nowych technologiach i stosowania w gospodarce. Nie wiem, czy to przypadkowo, że siedzę na końcu, ale rzeczywiście tak jak... Dobry moment na podsumowanie. Tak, pewnego rodzaju podsumowanie, bo ja jestem przykładem firmy, która z jednej strony wykorzystuje najnowsze technologie do tego, żeby uzyskać odpowiedni wzrost i między innymi współpracujemy z PCSS-em, na przykład w wytwarzaniu rozpoznawania obrazu dzięki sztucznej inteligencji, czy oczywiście z różnego rodzaju agencji, gdzie robimy różnego rodzaju projekty właśnie badawczo-rozwojowe, ale to jest pewnego rodzaju konieczność dzisiaj, ponieważ Państwo mówicie o tym, czy to jest ucieczka do przodu, czy to jest pewnego rodzaju działanie, które być może jest trochę ponad miarę, to zwróćcie Państwo uwagę na coś takiego, skoro mówimy o mediach. Dzisiaj w mediach publikuje się około 7 unikalnych milionów informacji. 7 milionów. 5 lat temu dla naszych wszystkich klientów, jakie obsługujemy, to było 3 miliony rocznie, a dzisiaj 7 milionów dziennie. Więc nie ma takiej możliwości, żeby w świecie tak zaszumionym, tak potwornej ilości danych można było bez wykorzystywania sztucznej inteligencji móc nie tylko przetworzyć te dane, ale w ogóle je w jakikolwiek sposób dostarczyć komukolwiek i je wyszukać. I co jest ważne, mówimy o technologii, mówimy o finansowaniu, o stworzeniu warunków dla przedsiębiorców, mówimy o tym, jak medycyna jest ważna w zapewnieniu pewnej równowagi, balansu w tym coraz bardziej pędzącym świecie, ale jednym z kluczowych elementów, który daje przedsiębiorstwom możliwość podejmowania dobrych decyzji, jest dostęp do informacji. Prawdopodobnie większość podmiotów, do których kierujemy dzisiejszy panel, w ogóle się tego o tym nie dowie, o czym my tutaj mówimy dzisiaj, tylko konkretne osoby, które gdzieś się dowiedziały o takim wydarzeniu. Mało tego, takie myślenie o tym, że w Google znajdziemy wszelkiego rodzaju informacje, dzisiaj jest już też nieprawdziwe, ponieważ tam są wypozycjonowane informacje, tam są informacje, które są świetnie połączone z innymi źródłami, a wcale nie najbardziej aktualne i te, które mają wartość dla przedsiębiorców. Dlatego takie firmy właśnie jak moja, która zajmuje się monitorowaniem mediów, jest w stanie w czasie rzeczywistym monitorować ponad 7 milionów źródeł i dostarczać właśnie tą wiedzę, którą przedsiębiorcy poszukują. Ale nie tylko przedsiębiorcy, bo większość z Państwa również tak się akurat składa naszymi klientami. I to jest jedno z bardzo ważnych wyzwań w ogóle dzisiejszego czasu. Żeby móc wykorzystywać te technologie, trzeba się po pierwsze o nich dowiedzieć, o tych programach, które są. Trzeba z drugiej strony też mieć tą świadomość, że wiele z tych nowoczesnych technologii nie tylko nam pomaga, ale również szkodzi. Bo ostatnie badania, które były przeprowadzone chociażby przez Instytut Badań Internetowych, stwierdza, że ponad 80% przedsiębiorców spotkało się z dezinformacją. A ja powiem Państwu, że kilkadziesiąt procent informacji każdego dnia to są informacje albo które są celowo zniekształcone, albo niechcący przekazywane, nieprawdziwe, które zaszumiają nasze otoczenie. I fake news, clickbait, to są rzeczy, które z perspektywy, wydawałoby się, biznesu, no nie są ważne, bo to przecież jest kwestia polityki, czy tam, nie wiem, czy spraw społecznych, to jest nieprawda. Bo to jest konkretna strata czasu, to jest brak możliwości podejmowania właściwych decyzji, to jest również zagrożenie, że bardzo wiele dzisiaj aplikacji, które są aplikacjami sztucznej inteligencji, również się uczy na nieprawdziwych danych. I mamy do czynienia z sytuacjami, w których jest jakaś halucynacja, że się pojawiają jakieś nieprawdziwe wnioski i konkluzje do zapytań przedsiębiorców. I może się okazać, że sztuczna inteligencja w tym pierwszym momencie, kiedy najbardziej świadomi ludzie z niej korzystali, przynosi ogromny postęp,
ale dla small biznesu, dla małych przedsiębiorstw może nieść ogromne zagrożenia właśnie związane z tym, że ludzie nie będą potrafili do końca z niej korzystać. No i między innymi jednym z celów takich firm jak nasza, które zbierają dane, jest również uczenie modeli sztucznej inteligencji właśnie w oparciu o dane, które są zaindeksowane, dane, które są zweryfikowane właśnie po to, żeby no, przedsiębiorcy mieli dostęp do właściwej informacji. Co jest ciekawe, może to dziwnie zabrzmi, ale właśnie bardzo wielu polityków dzisiaj, czy partii politycznych, szczególnie właśnie w dobie wyborów, właśnie chce korzystać z takich zweryfikowanych informacji, bo wie, że dziś podjęcie złej decyzji może oznaczać już za kilka tygodni bardzo duży problem. Przedsiębiorcy mają jeszcze więcej do stracenia, bo mówimy często o inwestycjach na milionowe kwoty. Podejmowanie decyzji w oparciu o trendy, na przykład, które nie istnieją albo są wcale niesprawdzone, jest jeszcze większym ryzykiem. Mam nadzieję, że właśnie takie panele jak dziś spowodują, że nie tylko się dowiemy jako przedsiębiorcy o tym, że są takie możliwości, że są agencje, że są tego typu zagrożenia, ale że też spojrzymy na informacje jako na jeden z największych zasobów dzisiaj, do tego, żeby faktycznie w tym świecie, tak bardzo zmiennym, móc się lepiej odnajdywać i podejmować właśnie słuszne decyzje. Bardzo dziękuję. Ja na koniec jeszcze tylko powiem, że potwierdzę jakby to, o czym pan prezes przed chwilą mówił. Robiliśmy 2 lata temu badania w Fundacji Altum Ogólnopolskie wśród przedsiębiorców MŚP na temat transformacji technologicznej w ich firmach i okazuje się, że to jest właśnie jedna z barier wymienianych przez przedsiębiorców w rozwoju, brak informacji. Brak informacji, więc to też apel do państwa. Wiem, że państwo bardzo pracujecie nad tym, żeby upowszechniać państwa oferty, państwa usługi wspierające polski biznes w transformacji technologicznej, ale musimy tego robić więcej. Ja mówię też to również do siebie, do mojej instytucji. Bardzo państwu dziękuję. Wydaje mi się, że udało nam się odpowiedzieć. O, pani Drach. Dziękuję. Udało nam się odpowiedzieć pozytywnie na to pytanie, czy nowe technologie w gospodarce to ucieczka do przodu, czy droga donikąd. Myślę, że to, tą drugą alternatywę możemy wziąć zupełnie w nawias. Tak? To jest dla nas oczywiste, że jest to ważny element ucieczki do przodu, chociaż pan dyrektor czy Cezary Mazurek. Oczywiste to jest. Oczywiste. Bardzo państwu dziękuję. Dziękuję wszystkim dyskutantom. Dziękuję państwu.